Piąteczka wszystkim w kolejnym odcinku, z tej strony oczywiście Lukas Fishing. 23 października, dochodzi godzina już 18 w centrum miasta Wrocław nad rzeką Odrą przy mostach mieszczańskich. Wyczaiłem sobie tutaj taką miejscówkę, która jest dość często oblegana przez tutejszych wędkarzy i postanowiłem sobie dzisiaj tutaj usiąść. Czy coś tutaj złowię po tych 3 miesiącach? No to się okaże. Oprócz tego testuję dzisiaj nowego kija, którego sobie sprawiłem, a jest to Daiwa Enzone Carp Super Slim Feeder do 180 gram wyrzutów, co w końcu będzie mogło mi dać możliwość rzucania po tych różnych swoich dzikich miejscach. No, tak, także zapraszam do oglądania, spuknięcia, drgnięcia i tym podobne rzeczy są. Na prawej wędce Super Slimie Carpiu Federze jest mięso surowe, a tu tradycyjnie jest dendrobena podbita białym robakiem. Takie różne dziwne śmieci pływają. Jak nie liście, to papierki, bo ja jestem w celu. Dupa, to jakaś drobnica. Dużo entuzjazmu po tych 3 miesiącach. Chyba bardzo się cieszę, że w końcu mogę sobie po prostu znaleźć chwilę czasu i usiąść jeszcze za dnia. Co prawda te dni są coraz krótsze, ale postaram sobie to w jakiś sposób wykorzystać. Za mną jest dobra miejscówka, bo z tyłu jest zbudowane koczowisko i można tutaj sobie przyjeżdżać na noski. Pan wędkarz, taki starszy gościu, tutaj zbudował taką miejscówkę tam w krzakach, później podejdę wam pokażę, ale nawet jeśli dzisiaj nie będzie ryby, tak czy inaczej odcinek się ukaże. To jest taki nurt, że w szoku jestem. To co jest? Gdzie to jest? Już. Z tyłu krzaki mi zaczepiają. USB kompatybilny.
pogłoś mi mnie. Sytuacja jest taka, że za każdym razem w koszyku znajdują się kamienie z muszelkami. Za każdym razem, nie? Tyle nad morzem nie nazbierałem w tym roku. Gdy zobaczyć tutaj to koczowisko, co pan mówił, że to jest. Tam coś jest. Tutaj też fajna miejscówka. O panie. Faktycznie. Człowieku. Gumoleon, ławeczka z cegóweczki. No przed deszczem można zawsze się skitrać. Rękawiczki, reklamówka, grill. Możesz ty. Jest moc. No dobrze zbudowali panowie to. O, co tu się dzieje? Karmniki. 1, 2, 3. Jakaś pułapka. Chlebek jest. O, miejscówka jest. Ten jest mniejszy troszkę. Drodzy widzowie, drodzy słuchacze, dochodzi godzina 21:30. 5 godzin wysiedziałem, ale powiem wam, bardzo chłodno jest. Gdyby nie czapka, komin i podwójne spodnie, to bym tutaj na pewno dzisiaj nie wysiedział. No, brań bardzo dużo. Kilka ryb mi się spięło, niedużych. Być może za duży mam haczyk. Kilka udało się wyciągnąć, co widzieliście na filmie, z czego jestem zadowolony, bo po 3 miesiącach przerwy na obcej w ogóle miejscówce, na której nigdy w życiu nie byłem, sobie tak ją ostatnio przejeżdżałem, upatrzyłem, mówię, usiądę tutaj. Jak zauważyliście, no nurt jest dość duży, szarpie tutaj. Są tutaj jakieś takie półeczki, które powodują, że głębokość do 2 metrów jest. Do 2 metrów. Mówię wam poważnie. No i co? I te muszelki z kamykami non-stop w koszykach, nie? Rozbawiały mnie dzisiaj, nie? Więcej tych muszelek z kamykami wyłowiłem w tym koszyku jak nad morzem. Ale zawsze jest jakiś punkt zwrotny. Także dziękuję wam
wszystkim za oglądanie, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku, też gdzieś tutaj chyba w mieście, bo mam też kolejną miejscówkę upatrzoną i chciałbym sobie ją odwiedzić. No i zobaczę, co się dzieje na obrzeżach po tych dużych powodziowych wodach. Do zobaczenia, trzymajcie się, ciao.